O tej grze jest głośno, bardzo ciekawa gra. Co? Zombie to wa kako ni torawale, nuke dasenai mono tachi desu. Co to jest? Karera wa shin no kaiko shugisha nano desu yo. Japońska... Okej. Neo Yokohama. A to będzie coś jak parodia jakaś? Okej. Muzyczka jest dobra. A, bo to jest... Tak, bo to jest, tu przedstawione jest seppuku, nie? Takie jak się właśnie, według w ogóle kodeksu to tak, że ktoś dekapitował go poprzez już później, jak już se zrobił mieczem w brzuchu, bo to podobno miało ściągnąć z jego plamę na honorze, w sensie, że sam sobie to zrobił. Jakby to tak miało działać niby. Aha! Co to się dzieje? A co to jest za prezydent USA? Goku? Co to są? Goku? To było Subaru. Prezydent? Po japońsku? Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Ej, co to ma być za gra? To jest intrygujące. Cyberpunk. Co to kurde jest? McDonald's do góry nogami? To będzie parodia wielu rzeczy. To będzie jeden wielki kabaret. Bardzo mi to kojarzy się z Dragon Ballem, ta piosenka. Mega, jest ten taki rytm nawet. O, postacie będą te Japonki. What the fuck? Czemu ma twarz zablurowaną? Ej, zajebiste, bo to ma wszystkie te takie japońskie rzeczy. Takie nie? 1000 cyferek nad głowami, jak HP zadaje, jakieś wiertło. Nie no, akcja, totalnie. Wielki wór z jajem. O co tu chodzi? Co to za wielki koń? To będzie slasher jakiś? Co jest grane w ogóle? Hayashi. Alternatywna historia, moi drodzy. Naszego świata. Ale wiecie, co ona ma? Oho! Ale to dla zboczeńców widzę tam na końcu. Zaraz zobaczycie, dla zboczuchów japońskich. Laska siedziała na kibelku. O, tu właśnie. Ej! I to jest w ogóle niesamowite, że jej twarz zablurowali, a nie... Nie, no nie wiem, a co tu chodzi w ogóle? Znaczy, to jest jeden wielki żart,
ale to może być dobre, serio. Mam jakieś dziwne przeczucia, że to może być dobre. To zombie ni natta mono o shizen hogoku ni okuru koto da. Sore ga kazoku de atte mo na. Zombie doushi de hanshoku shinai you ni kanarazu kyousei suru. Ej, ja ją dodaję. Showa American Story. Czyli ja rozumiem, że to jest alternatywna historia Ameryki, gdyby Japończycy ją tworzyli. W sensie, no, z naleciałością japońskiej kultury. To może być bardzo ciekawe. Dobra, jak to się robi? Do listy życzeń. No dobra. Nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać. Czy cyberpunk jest historią Ameryki tworzoną przez Polaków? Ale my tam nie mamy polskich, tam nie ma jednoznacznie polskich takich rzeczy. W sensie, no tam co, pierogi albo kto, no nie, tam nie ma takich, wiesz, budynków, miasta, samochodów. Musiałyby tam duże Fiaty jeździć i w ogóle ludzie po polsku wszędzie gadać, na przykład w angielskiej wersji, albo nie wiem, co jeszcze tam byś powymyślał.